Chcę wam opowiedzieć dzisiaj troszeczkę na temat moich takich doświadczeń. Chcę wam powiedzieć o tym, że zawsze musiałem wierzyć. Zawsze musiałem wiedzieć, zawsze musiałem być pewnym. Zawsze tak miałem. Od kiedy wszedłem do Boga, nie miałem pewnego komfortu. Nie miałem takiego komfortu, żeby nie wiedzieć. Wiesz, to jest coś takiego, że jak się na przykład ma dużo środków finansowych w życiu, to jak się ma dużo środków finansowych w życiu, cały czas te środki są, nie trzeba się zastanawiać, jak się będzie żyło jutro. Ale jak nie ma tych środków finansowych, to się trzeba zastanawiać, jak się będzie żyło jutro. Ja nie miałem po moim nawróceniu nic. Nawróciłem się w więzieniu, miałem Biblię, której nie rozumiałem, i bibliotekę więzienną, w której nie wiedziałem, co czytać. No bo ja nie wiedziałem, które książki, był taki dział chrześcijański, tam było wszystko. Nie wiedziałem. I uświadomiłem sobie, jaką mam wielką potrzebę wiedzieć. Ja muszę wiedzieć, jak żyć, jak myśleć, jak czuć, z kim, gdzie, w jaki sposób. Wszystko to, co do tej pory było w moim życiu, okazało się nieprzydatne w końcu. Źle czułem, źle myślałem do tej pory. Nie miałem pewnych wartości. Teraz się okazało, że ja muszę wiedzieć. List do Rzymian 1:19 mówi tak: to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Ja to przeczytałem kiedyś, lata temu. Przeczytałem to w Piśmie Świętym, usiadłem nad tym wersetem i mówię tak: przeczytałem tutaj właśnie, Panie Boże, bo ja od początku doszedłem do wniosku, że jeżeli ja już poznałem tego Boga, to teraz ja muszę z Nim rozmawiać. Ale nie rozmawiać na zasadach takich, że ja będę do Niego mówił, tylko że my będziemy wspólnie do siebie mówić i wspólnie się słuchać. Ja przeczytałem, że to, co o Bogu wiedzieć można, jest jawne, gdyż Bóg to objawił. Ja zacząłem rozumieć z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, że nie ma czegoś takiego, że Bóg coś ma do ukrycia przede mną. Potem jak wyszedłem i poszedłem do kościoła zielonoświątkowego, to zostałem zaatakowany potężną ilością informacji pod tytułem, że Bóg ma wiele do ukrycia przede mną i że muszę się starać o to, aby w jakiś cudowny sposób nakłonić go do tego, aby on mi to objawiał.
Trochę mnie to polizało, a i uszkodziło. Musiałem potem przyjąć uzdrowienie z tego toku myślenia. Bo słowo było jasne. To, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jasne, gdyż Bóg im to objawił. Tu się nic nie zmieniło. Okazało się, że Bóg to jest bardzo jasna i jasna postać. Że On nie ma nic do ukrycia, że On się nie chowa, nie gra w żadne dziwaczne gry pod tytułem dziś Ci coś objawię, jutro Cię zostawię w niepewności, będziesz się do mnie modlił i mnie uwielbiał i znów Ci coś objawię i tak będziemy ze sobą żyli. No, okazuje się, że nie ma takiego Boga, że taki Bóg nie istnieje. No, okazuje się, że nie istnieje też coś takiego jak tego rodzaju rozmowa z Bogiem: Panie, objaw mi, albo Bóg mi objawił. Dziś mi Pan coś objawił. Zacząłem rozumieć już w tamtym czasie, że ja muszę zrobić coś w swoim życiu takiego, aby codziennie, na stałe, ustawicznie wiedzieć, co? Wszystko. Wszystko. Okazało się przez te lata, które chodzę z Bogiem, że wielu ludzi, którzy próbowało mnie wprowadzić w maliny, bardzo się myliło. Okazało się, że Bóg nie jest Bogiem imbecyli, Bóg mózgów, że Bogu w ogóle nie zależy na tym, żeby ludzie, Jego ludzie, żyli w najmniejszym zaciemnieniu w jakiejkolwiek dziedzinie. Dzisiaj tutaj Julek powiedział ważną rzecz dla mnie. Te sformułowania wiem, kim jestem w Chrystusie, one w bardzo płynny sposób wchodzą w pewnego rodzaju slogan do życia. Wiem, kim jestem w Chrystusie, to znaczy, że wiem, że jestem zbawiony, wiem, że idę do nieba, wiem, że jestem dzieckiem Bożym. Tak ludzie odpowiadają: wiem, kim jestem w Chrystusie. To takie są odpowiedzi, nie? Prawdą jest to, że tożsamość w Chrystusie to jest tożsamość związana z głęboką świadomością, kim ja jestem 24 godziny na dobę. Co się z tym wiąże? Wiem, co mam robić, wiem, jak mam żyć. Wiem wszystko. Wszystko. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć o mojej strategii dowiadywania się. O strategii, którą opracowałem w swoim życiu. Uważam, że jestem bardzo mądrym człowiekiem. Tak uważam. Dzisiaj rozmawialiśmy sobie rano z Agatką. Coś się tam... Co o czym rozmawialiśmy? O tej głowie mojej. Tak? Coś tam, co mam w głowie. Ja powiedziałem, lepiej ma ode mnie tylko Jezus. Dlaczego ja tak powiedziałem? Nie dlatego, że ja jestem jakimś obabranym megalomanem, ale dlatego, że ja naprawdę mam taką głęboką świadomość, jak szeroko widzę. Rozumiecie? Chcę Wam to zobrazować, na czym rzecz polega, bo to jest dla każdego chrześcijanina. Nie ma takiego czegoś, że istnieją chrześcijanie, którzy mają mają jakby z gruntu ustanowiony przez Boga szeroki obraz wszystkiego i tacy, którzy mają wąski obraz
rozumiesz, i chodzą w autorytecie tych, co mają szeroki obraz. To tak nie działa. To tak nie działa. Ja próbuję to ludziom od lat wbijać do głów, że zależności w Królestwie Bożym to nie są zależności na takim poziomie, że głupszy jest podporządkowany mądrzejszemu, chociaż w praktyce niestety takie rzeczy są notoryczne. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że wszyscy mamy taki sam start. Wszyscy. To słowo, że to, co o Bogu wiedzieć można, jest jawne, to chodzi o nas wszystkich. To jest dla nas jawne, bo co? Bo Bóg nam to objawił. Krótko powiedziawszy, każdy z nas, odrodzony z Bożego Ducha człowiek, ma prawo absolutnego wglądu we wszystko, co dotyczy jego życia i pobożności. Dlaczego? Żeby się nigdy nie potknął. Żeby nigdy nie dał się zwieść. Żeby zawsze osiągnął sukces. Żeby nigdy mu się nie potknęła noga. Rozumiesz? A zależeć od drugiego człowieka to ma na poziomie miłości. Rozumiesz? Na poziomie miłości. A nie na poziomie potrzeby. Jeżeli jest ciągła zależność na poziomie potrzeby, to mamy cholerny problem. Rozumiecie? Zależy od Ciebie, dlatego że Ty mi coś dajesz, a ja się cieszę, że ode mnie zależysz, proszę Ciebie, tak? Bo ja się tym karmię. Ja wiem, że tak jest zbudowane to wszystko, tylko to jest chore. To nie tak ma działać. To nie tak ma działać. Pokażę Wam, jak ja zbudowałem swoją strategię dowiadywania się. W ogóle najpierw chcę Was poprosić, tych z Was, którzy jeszcze tego nie zrobiliście, aby nauczania ze szkoły wiary pod tytułem Słuchanie Boga były przez Was wykute na blachę. Po prostu. To po to jest, żeby to wykuć na blachę. Żeby nie było żadnych wątpliwości. To, co dzisiaj tutaj powiedział Mateusz, jedna z głównych zasad mówienia Boga, że Bóg mówi ustawicznie i bez przerwy. A ludzie mówią, Panie, powiedz coś do mnie. No i co teraz? A o co chodzi? Nie wiem, o co chodzi, Bóg do mnie nie mówi. No widzisz. Szkoła wiary. Wszystko, co jest związane ze słyszeniem, słuchaniem, rozumieniem Boga. Drugi Tesaloniczan, 3:9. Mówi tak, daliśmy siebie samych za przykład do naśladowania. Chcę Wam dać siebie za przykład do naśladowania. Jeżeli chodzi o strategię dowiadywania się i posiadania wiedzy. Masz od Boga zielone światło, żeby wiedzieć o Nim wszystko, co jest możliwe do wiedzenia. To słowo można, to jest słowo określające możliwe. Nie można pod tytułem, że On coś daje, a reszty nie daje, tylko my po prostu reszty byśmy nie pojęli. Rozumiecie, o co chodzi? To w ogóle nie do pojęcia, no Pania nam nie przyswoi. Dlatego to słowo, że to, co o Bogu wiedzieć można, czyli to, co jest możliwe dla Was do pojęcia, to jest objawione. Czyli wszystko w sprawach ducha, duszy i ciała. I każdego aspektu w ogóle. Rozumiecie? I pierwsza podstawowa rzecz dla mnie, to uznałem, że nie mam innego wyboru, jak tylko rozumieć i słyszeć Boga. Ja nie mam innego wyboru. Ja szedłem na początku takiego wniosku. Nie mam innego wyboru. Nie mam drogi na skróty. Nie mam, że ja się zapytam. Kogo się masz zapytać w celi? Chłopaka, co z tobą siedzi od wielu, wielu lat w więzieniu, ma jeszcze 7 lat przed sobą i nie wie nic.
i patrzy na Ciebie jak sroka w grad, bo właśnie się od Ciebie dowiedział, że poznałeś Jezusa i mówi do Ciebie, ja też tak chcę. Od kogo się masz dowiedzieć? Od baptysty, który przychodzi do Ciebie na spotkanie raz w tygodniu i mówi do Ciebie, proszę Ciebie, że nie ma już darów Ducha Świętego? Od kogo się masz dowiedzieć? Od księdza? Który patrzy na Ciebie, proszę Ciebie, bardzo dziwnie i nie wiesz, czy masz mu się wyspowiadać, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że jest na liście płac tego zakładu karnego albo aresztu śledczego. Jest funkcjonariuszem. Jako funkcjonariusz ma podpisaną lojalkę. Nie wiem, jak księża w więzieniach godzą te dwie rzeczy. Podpisanie lojalki, to jest takie osobiste moje takie pytanie, w ogóle, na które nie szukam odpowiedzi, tylko takie sobie w ogóle ono gdzieś tam krąży. Jak to jest możliwe, żeby ksiądz podpisał lojalkę, czyli oświadczenie, że będzie informował służbę więzienną o wszystkim, co się dzieje wśród osób, którym usługuje, jednocześnie z tym, że nie może łamać tajemnicy spowiedzi. Dziwne to jest dla mnie. Jak on to robi? No, ale są cuda. Ale wiedząc te rzeczy, nie miałem możliwości innej, jak tylko to, aby uznać, że nie ma innego wyboru, jak tylko rozumieć i słyszeć Boga. Ty musisz w swoim życiu zrobić prostą rzecz. Powiedzieć, ja nie mam innego wyboru, Panie Boże, mówię. Nie mam innego wyboru. Jestem skazany na to, żeby wiedzieć. Ja muszę wiedzieć. I koniec, kropka. Nie interesuje mnie w ogóle nic więcej. I chcę Ci powiedzieć, że to jest bardzo ważna rzecz. Muszę wiedzieć. Jak Ty wiesz, że Ty musisz i nie masz innej drogi. Rozumiesz, o co chodzi? To Ty będziesz parł do przodu. Ty będziesz parł do przodu. Po drugie, zacząłem ustawicznie szukać, badać i zgłębiać Boga. Rozwój życia modlitewnego, studiowanie Pisma, czytanie książek duchowych. Rozumiesz? Ja to postanowiłem robić notorycznie. Ja nie słyszałem żadnego kazania w tamtym czasie. Ja nie wiedziałem, co to kazanie. Ja poszedłem dopiero potem do kościoła, to usłyszałem kazanie w kościele zielonoświątkowym. Było kazanie, a ja wcześniej nie słyszałem kazania. Ale wiecie, co przeczytałem w mojej Biblii? Kto szuka, ten znajdzie. Kto puka, temu otworzą. Więc zacząłem przeć. Ja będę szukał. Ja będę pukał. Przez cały czas. Ja robiłem tak głupie rzeczy. Tak głupie rzeczy. Rozumiecie? Na przykład przeczytałem w Biblii, że Bóg jest wszędzie. Więc usiadłem na łóżku. Takie były grube kraty w ogóle. Powiedziałem tak. Jesteś w kracie. Bo ja wierzyłem, co tam jest napisane, że On jest wszędzie. Jesteś wszędzie, to jesteś w kracie. Potrafiłem siedzieć, jak dziś pamiętam, 16 godzin patrzeć się w kratę. W jeden punkt. Licząc na to, że spotkam się z Bogiem. Ktoś powie, głupota. Ha! Życzę Ci tego rodzaju głupot. Życzę Ci tego. Ja naprawdę z otwartym sercem patrzyłem 16 godzin w kratę. Nie jadłem, nie wiedziałem, co to post jeszcze. Ale postanowiłem nie jeść tego dnia i patrzyłem w kratę. Bo ja przeczytałem w tej Biblii, że On jest wszędzie. Rozumiesz? I to była moja modlitwa. Była moja modlitwa. Ktoś mówi, to jest szaleństwo. Ja mówię, ale w tym szaleństwie jest metoda. Bo kto szuka, ten znajdzie. Bo kto puka, temu otworzy. Dzielę się z Wami strategią, która zadziałała w moim życiu. Prosta strategia. Po trzecie, zacząłem odważnie wierzyć w to, co dzieje się we mnie. Krok po kroku. Już tam w więzieniu i potem po wyjściu. Ja zacząłem wierzyć w to, co się we mnie dzieje.
w środku we mnie. To spowodowało, że zaczęła we mnie powstawać swoista więź z Bogiem. Zaczął się we mnie jakby odbijać Jego kształt. Widzisz, Bóg jest w Tobie. Bóg jest w Tobie. Ty musisz wierzyć w to, co się dzieje w Tobie. Nie możesz podważać. Coś posłuchaj. Ostatnio chyba przedwczoraj powiedziałem Agatce, że w ogóle coraz lepiej rozumiem różnicę między poglądami, jakby oglądem rzeczywistości przez Boga, a przez człowieka. Wiesz, co robi człowiek najpierw, kiedy patrzy na coś? Widzi defekt. My jesteśmy tak skonstruowani, że my najpierw, powiedzmy, zachwycimy się jakimś elementem, ale na dłuższym odcinku my będziemy, rozumiecie, przejaskrawiać defekty. One będą dla nas bardzo takie mocne, natomiast dla Boga nie istnieje taka przestrzeń. Czy ktoś z Was wierzy w ten sposób? Powiedzcie. Czy powiedzcie? No nie powiedzcie. Ale pomyślcie, że Bóg nie widzi defektu. To jest bardzo rewolucyjne dla różnych ludzi. Bo nam się wydaje, że jeśli my widzimy defekt, to Bóg widzi defekt. Rozumiesz? Natomiast odpowiedź jest w Chrystusie Jezusie. Bóg dał Jezusa Chrystusa, żeby przykrył defekt. Każdy. Bóg nie widzi defektu u człowieka. Nie dlatego, że ten defekt nie istnieje w tej materii tutaj. Tylko dlatego, że on, jakby jego to nie obchodzi. Rozumiesz? To nie jest w gestii jego zainteresowania, się nie mieści w nim. Ja jak słucham w ogóle różnych takich świadectw, w ogóle tam często gdzieś tam ludzie opowiadają, że tutaj w ogóle ktoś tam zgrzeszył, Bóg go uderzył, coś tam zrobił, mówię. Ty musisz widzieć w sobie działanie Boga, a nie podważać ustawicznie działania Boga w Tobie i sądować tego ustawicznie. Jedną ze smór chrześcijaństwa to jest to, że w środku, w sobie prowadzą ciągłą wojnę. Czy to jest z Boga, czy to jest Pan, czy to, co przeżywam, to jest od Boga. Ciągła analiza. A wiecie, co ja zrobiłem? A ja zacząłem zakładać z gruntu, że to Bóg. Że to, co we mnie jest, to Bóg. Ktoś powie, ty, a to jest niebezpieczne, ja nie wiem. Jara mnie to, że to jest niebezpieczne. Kręci mnie to ryzyko. Że najpierw, primo, uznaję, że to, co we mnie, to Bóg. Najpierw, ja to jak dziecko, najpierw wsadzę do buzi, przeżuję, połknę, a potem się zastanawiam, co z tym dalej zrobić. Już tam w środku leży. Już powie, ty, a może ty połkniesz truciznę? Ja mówię, no to jest Ewangelia Marka, 16 rozdział. Ale zaryzykuję. Najpierw to zjem i połknę, a potem się będę zastanawiał. To mówi, ty, to, a się rozwaga? A gdzie czytałeś w piśmie o rozwadze? A dużo jest o rozwadze. Ja mówię, a wiesz, co to jest za słowo rozwaga? Czy ty nie wiesz, co to jest za słowo rozwaga? Czy tobie słowo rozwaga, tak, to towarzyszy, to się kojarzy z ostrożnością? Czy tobie słowo rozwaga kojarzy się z rozważeniem zagadnienia na poziomie prawdy, która jest prawdą obiektywną w tym temacie? Co to dla ciebie rozwaga? Bo to wielka różnica. Bo dla mnie rozważną rzeczą jest coś zjeść, a potem wierzyć w Ewangelię Marka, 16 rozdział. Ja rozważyłem, że skoro jest napisane w 16 rozdziale Ewangelii Marka, że cokolwiek trującego bym zjadł, czy tam wypił, nic mi nie będzie. Ja rozważyłem, że to jest prawda. Rozumiesz, o co chodzi? A więc mogę zeżreć cjanek i najwyżej dostanę gazów. A zatem nie będę zastanawiał się, czy na jakichś ciasteczkach, że ciebie przypadkiem nie ma cjanu. Tylko będę żarł ciasteczka aż piszczy.
A potem będę wierzył w Ewangelię Marka 16 rozdział. Takie coś zrobię. To jest rozwaga. A ostrożność to jest taka, że będziemy badali ciasteczka, że tam nie ma cjanku. Będziemy brali próbki. I chrześcijaństwo to jest takie ciągłe branie próbek. Czy to jest z Boga? Czy to nie jest z Boga? Czy to z ciała? Czy to z ducha? A może z duszy? Dobrze, że ty nie masz więcej części. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważna rzecz. Ja zacząłem odważnie wierzyć w to, co się dzieje we mnie. Czy ponosiłem porażki? Oczywiście. Tylko wiecie, czym dla mnie jest porażka? To jest po prostu spowolnienie na drodze do osiągnięcia celu. Maleńkie spowolnienie. Porażka dla mnie nie stanowi tragedii. Porażka to jest tylko spowolnienie na drodze osiągnięcia sukcesu. To jest porażka. I cóż więcej, czym jest porażka? Kiedy ja zacząłem uznawać, że to, co się dzieje we mnie, to jest z Boga, przestałem z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, bo ja wam to pokazuję w pewnym odcinku takim mojego życia. Zacząłem to uznawać, to kształt Boga, cechy Boga, forma komunikacji zaczęła się we mnie kształtować. Zobaczcie, 1 Jana 4,13. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że Ducha swojego nam udzielił. Ja uwierzyłem, że On mi Ducha swojego udzielił. Ja mówię, okej, udzieliłeś mi swojego Ducha, to teraz to, co się dzieje we mnie, to jest Twojego Ducha. Ktoś powie, ty, a może ty się mylisz? Ja mówię, a może się nie mylę? A może to czysta logika? A może 50% się mylę, a 50% się nie mylę? A może tak? Dlaczego ty uważasz, że ja się koniecznie mylę? Może się nie mylę? Bo mamy tyle samo szans. Rozumiesz? Tyle samo szans. Bóg bardzo potrzebuje od ciebie odważnego, tak? Odważnego podejścia do tego, co się dzieje w tobie, że to jest z Niego. Ty odważnie musisz uważać, że to z Niego. Odważnie uważać, że to z Niego. To proste. Coś ci powiem, jak to działa. Wyobraź sobie, że są trzy okna zasłonięte. Za jednym z tych okien ktoś stoi, ale ty nie wiesz, za którym. Ja wiem, ty nie wiesz. I teraz ja się ciebie pytam tak. Strzelaj. Za którym oknem ktoś stoi? I ty masz po 33,3, tam powiedzmy jakieś setki szans. 33% tu, 33% tu, 33% tu. Teraz posłuchaj, bardzo ważnej rzeczy. Zgadujesz i mówisz tu. Ja podnoszę zasłonki, tam nie ma nikogo. I teraz patrz, w jakim miejscu jesteś. Mówisz, kurczę, pomyliłem się. Pomyliłem się. Dramat. Ale posłuchaj, nie dramat. Twoje szanse wzrosły do 50%. Masz tylko dwa okna. Twoja porażka przybliżyła cię do sukcesu. To jest logika. Ja tak zacząłem robić. To, że się pomyliłem w czymś, rozumiecie? W ogóle przestało mi przeszkadzać. I co się zaczęło dziać? Miesiąc po miesiącu i rok po roku zacząłem popełniać coraz mniej błędów. Tak to działa. Obraz Boga w ten sposób zaczął się we mnie wybijać.
Odważnie uznawałem, że to, co powstaje we mnie, jest z Boga. Nie podważałem tego, nie myślałem o tym, czy to z Boga, czy nie z Boga. Było to wielokrotnie spontaniczne działanie. Szedłem za ciosem. Za ciosem. Nieraz to wam mówiłem. Siedziałem, modliłem się w domu, modlę się. Mam obraz jakiś, widzenie. Nazwa ulicy, numery. W mojej głowie powstaje przestrzeń, że mam pojechać. To jest Warszawa, ja nie mam samochodu. Pracuję normalnie na etacie. Mam pojechać do Warszawy, iść na tą ulicę, pod ten numer, pod te mieszkanie, napukać tam i przekazać coś człowiekowi, który tam mieszka. Idę następnego dnia do pracy. Mówię do szefowej, szefowo potrzebuję dzień wolny, biorę dzień wolny, bo muszę wziąć dzień wolny. Siadam w autobus, jadę, pełen werwy, idę na tą ulicę, idę, mam wszystko zapisane. Skończyła się dwa numery wcześniej. Stoję jak głupi, mówię. Pomyliłem się. Miałem fałszywe widzenie. Rozumiesz? Co zrobiłem? Powiedziałem, okej, pomyliłem się. Wsiadam w autobus, wracam do Nasielska. Idę co zrobić dalej? Szukać Boga, który jest we mnie. I z jeszcze większą częstotliwością będę uznawał, że to, co się dzieje we mnie, jest z Niego. Rozumiesz? Już nigdy nie popełniłem takiej gafy. Już nigdy nie połknąłem haczyka diabelskiego. Dlaczego? Bo obraz Boga we mnie wzrósł. Po czwarte, odważnie przestałem poddawać w wątpliwość każdą moją myśl czy emocję. Przestałem poddawać w wątpliwość. Jak dziecko, chyba nawet niedorozwinięte, zacząłem wprowadzać różnego rodzaju elementy moich emocji, moich myśli, moich przekonań do mojego życia. Przestałem szukać potwierdzeń, pytać innych. Do ludzi coś przychodzi. Pierwsza rzecz, co robią, wykonują telefon do litera. Idę, drogi bracie czy siostro, właśnie w sprawie pracy. Mam takie przekonanie, żeby tam iść do tej pracy. Co o tym myślisz? Szok. A lider odpowiada, wiesz, moim zdaniem już jest rozpieprzony system cały. Już jest po robocie. Już. Ktoś powie, ty, ale to co mam zrobić? On mówi, to nie znaczy, że ty masz się nie radzić, tylko to nie na tym polega duszpasterskie doradztwo. Duszpasterstwo w Kościele Jezusa Chrystusa, drodzy przyjaciele, nie polega na tym, że się ludziom podaje ustawicznie odpowiedzi na ich życiowe pytania. Gdzie mam iść? Co mam zrobić? Rozumiesz, o co chodzi? To nie tak działa. Ci z was, którzy korzystacie z moich duszpasterskich usług, wiecie doskonale, w jaki sposób wam usługuję. Nie jeden z was po mojej duszpasterskiej usłudze miał większy zamęt niż przed duszpasterską. Ale po paru dniach czy tygodniach, kiedy przychodziłeś czy przychodziłaś i składałeś świadectwo, mówiłeś, kurczę, to było to. To o to chodziło. Rozumiesz? Ja osobiście uważam, że duszpasterstwo to musi być duszpasterstwo żydowskie, nie greckie. Greckie duszpasterstwo to jest odpowiadanie ludziom na pytania. Rozumiesz? Podawanie im wytycznych. Żydowskie jest inne. Wiecie, jak wygląda żydowskie duszpasterstwo? Przychodzi
Moshe do Rebego i mówi: Rebe, ja mam bardzo małe mieszkanie. Ja mam żonę, czwórkę dzieci, mamy jeden pokój. A Rebe mówi do niego tak: ty masz zwierzę jakieś? A mówi: mam kozę. On mówi: to ty weź tę kozę do domu i przyjdź do mnie za tydzień. On przychodzi za tydzień i mówi: Rebe, jeszcze gorzej, jeszcze jest koza. Ciasto na koza śmierdzi, koza się załatwia w domu. Rebe. Rebe mówi: to nie koniec. Ty teraz weź tę kozę, wyprowadź z tego domu. Czyli za tydzień. Przychodzi za tydzień i mówi: Rebe, jak ja Jahwe dziękuję. Taki luz. Rozumiesz? Inny człowiek. Co się stało? Przez dwa tygodnie mu się charakter zmienił pod wpływem usługi duszpasterskiej. Rebe wyleczył go z narzekania, doprowadził do dziękczynienia. Rozumiesz, o co chodzi? Rebe mu nie dał planu, jak powiększyć dom. Rebe mu serce zmienił. To jest moim zdaniem duszpasterska usługa Nowego Testamentu. Moim zdaniem. Taka żydowska, macie. A więc ja przestałem szukać potwierdzeń. Do ludzi przychodzą różne rzeczy w ich wnętrzu, a oni mówią: Panie, potwierdź mi. Idą do kogoś i mówią: potwierdź mi. Idą do osoby proroczej, mówią: co o tym myślisz? Coś widziałeś u Pana? Co w ogóle osobie proroczej do Twojego objawienia? Osoba prorocza to jest od innych rzeczy. Nie od tego, żeby ci potwierdzić. Czy ty masz tu i czy tam iść? Rozumiesz moją strategię? Ja nie chodziłem się pytać. Powiem ci więcej. Nie przychodziłem do Boga. Znaczy, musiałem się z tego wyleczyć, bo też mnie religia w to wprowadziła. Ale się wyleczyłem z tego, żeby powiedzieć: Panie, potwierdź mi to. Daj mi na to słowo. W kościele zielonośrodkowym mnie uczyli, że musi być słowo, czyli to, co mam w środku, to potem muszę przeczytać Biblię. Rozumiesz? Tak mnie uczyli. A ze słowa masz tam potwierdzenie? Ze słowa masz potwierdzenie? Mówię: jakie potwierdzenie ze słowa? Czy mam iść do pracy na wózku widłowym, czy mam iść do pracy, proszę ciebie, gdzie indziej? Jakie potwierdzenie? Gdzie człowieku tam? Rozumiesz? Co to? Jakie by mieć potwierdzenie ze słowa? Jak oni nie wiedzieli, człowieku, co dopiero koło tam wynaleźli niedawno. Potem te Biblię pisali, wiesz, o co chodzi? A tu wózek widłowy? Mówię: Boże, może jakiś jest, mówię, symbol wózka widłowego. Że wiedział, gdzie tam mam iść do pracy. To za głupota. Nie. Ja zacząłem budować wewnętrzną kulturę bycia przekonanym. Uczyłem się odważnie dać się przekonać w środku. Eliminowałem wątpliwości przez to, że milczałem. Rozumiesz? Ja się potem nauczyłem tego, że ja się nawet podzielić z kimś nie mogę różnymi rzeczami. A wiesz dlaczego? Bo wprowadzi mi zamęt. Nawet jak to będzie osoba bardzo mnie kochająca. Może mnie bardzo kochać ta osoba. Ale jak ja do niej pójdę, to ona mi tam z tej miłości, ona mi powie swoje zdanie. I wiecie, co się stanie? Wybije mnie z nurtu wiary. Nie mogę. Muszę milczeć. Tylko ja i Bóg. Cholerne ryzyko, prawda? Straszne ryzyko. Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby usłyszeć opinię na ten temat. Na przykład. Jeszcze raz mówię, to nie oznacza, że my się nie radzimy, nie modlimy razem, nie o to chodzi. Ja tu mówię o podstawowym elemencie rozbudowy. Tak? Wewnętrznego człowieka. Bardziej wierzyłem, że to on, niż to, że to nie jest on. Cały czas. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5:11. Poznałem królewską zasadę. Dla mnie. Jeszcze raz podkreślam, ja kładę
swoje świadectwo teraz. Ta zasada stała się moją osobistą, królewską zasadą, która nadal nią jest. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Ktoś mówi, jak to wszystkiego? Z wyjątkiem grzechu, ja mówię, ale nie jest tak napisane, przepraszam. Chyba, że w Twojej Biblii. Bo nie w mojej. Co to oznacza? A widzisz, co to oznacza? To oznacza ryzyko. Ryzyko. Muszę ryzykować. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Zobaczyłem, że wiele rzeczy w moim życiu musi stanąć na krawędzi. Na krawędzi. Na krawędzi. Wiesz, chodząc z Bogiem, nie dyskutujesz na takie tematy, czy kupić sobie karabin i zabić sąsiada. Bo mi taka myśl do głowy przyszła i teraz wszystkiego doświadczę, sprawdzę. Nie, znasz serce Boga. Znasz serce Boga. Ale inne rzeczy mogą przychodzić, które są kontrowersyjne. Antychrześcijańskie na jakimś odcinku. Antychrześcijańskie na takich zasadach, że świat chrześcijański, w którym żyjemy, ich nie akceptuje. Szeroko pojęty świat chrześcijański. Nie akceptuje ich. Ale nie są sprzeczne z prawdami Bożymi. Nie są sprzeczne z sercem Boga. I przychodzą do Twojego życia. Rozumiesz? I Ty musisz zaryzykować. Zamiast wciąż analizować, czy się mylę, czy nie, ryzykowałem, będąc gotowym na korektę. Byłem gotowy na korektę. Mówię, dobrze, Panie Boże, idę w to. Jak się będzie paliło wokół, to mnie gasi. To teraz mnie gasi. Panie Boże, idę. Wiem, że tam jest bagno. Idę na te bagno, bo ja wyciągaj mnie potem z tego bagna. Idę. Wierzę bardziej w Twoją moc, niż w to, że zostanę wciągnięty przez to bagno. Idę tam. Idę. Ludzie, my stanęliśmy kontrasystemowi w tym świecie. Kontrasystemowi religijnemu. W ogóle wiecie, że się przeklinają naszym imieniem? Tak jak kiedyś imieniem Izraela. Tak gdzieś się przeklinają tą służbą. Rozumiesz? Przeklinają się. Dlaczego? Postanowiliśmy kontrasystemowi. Kontra. Każdemu. Kontra humanizmowi, kontra religii, kontra grzechowi. Rozumiesz? Kontra. Dlaczego? Dlatego, że uwierzyliśmy w to, tak? Że to jest dobre. Odwaga moja w tej materii brała się stąd, że uwierzyłem w Boże miłosierdzie. Ja uwierzyłem w to, że jeżeli ja się pomylę, to ja nie zginę. Dlaczego? Dlatego, że miłosierdzie kuruje nad ofiarą. To znaczy, że miłosierdziu nie ma granic. W ogóle wierzysz w to, że miłosierdziu Bożemu nie ma granic? Zobaczcie, tak wiele mówimy o tym, że nie można utracić zbawienia. Czy wierzysz w to, że jeżeli pomylisz się w środku, zbudujesz coś nieprawidłowego i wprowadzisz to w życie, ale cały czas będziesz stał pionowo przed Bogiem, mówił, Panie Boże, jestem absolutnie gotowy na każdą korektę i idę, tylko idę, ja jestem gotowy i idę. Nie jestem gotowy i czekam, tylko jestem gotowy i idę i ja wierzę, Boże, że jak zaryję twarzą w beton, to Ty mnie podniesiesz, oczyścisz i postawisz na mocnym gruncie.
bo ja tak zacząłem wierzyć, że miłosierdzie, ono kuruje. Ono kuruje. Rozumiesz, o co chodzi? Psalm 37:24. Kolejna rzecz, która bardzo mocno się we mnie wbiła. Sprawiedliwy choćby się utknął, nie przewróci się, gdyż Pan go podtrzyma. Psalm 37:24. Ja powiedziałem, Panie Boże, a więc to nie jest problem, że się potknę. Wow! Żaden kłopocik. Bo jestem sprawiedliwy. Czyli nawet jeżeli ja w środku wywinę jakiś numer, a znasz moje serce i wiesz, że ja nie chcę numerów wywijać. Ale jeżeli wywinę taki numer, jeżeli coś we mnie powstanie, jakaś forma zwiedzenia, jakaś forma choroby wewnętrznej, tak? I ja za tym pójdę, ja się potknę i ja padnę, to Ty mnie podniesiesz. Ja w to uwierzyłem. Mówię, okej, idę. Idę. Wiecie, jakie są opresje na ten rodzaj myślenia? Straszne. Tysiące głosów. Stracisz to, stracisz tamto, stracisz to, stracisz tamto, stracisz żonę, stracisz dzieci, stracisz ludzi, stracisz pieniądze, stracisz wszystko, sam się stracisz. Wszystko stracisz. Wszystko stracisz. Wszystko, co zbudowałeś, stracisz. Stracisz zaufanie społeczne, stracisz honor. Wszystko stracisz. Sam zostaniesz, nic nie będzie. A fałszywy ruch proroczy wokół. Tak, tak, to Pan. A środowisko potwierdza to, co mówi diabeł. Rozumiesz? Wiesz, jaka jest opresja na to? Ale dzielę się z Tobą moją strategią. Jak głupi uwierzyłem w tę obietnicę, że choćbym się potknął i upadł, to Pan mnie podtrzyma. Ja w to uwierzyłem. Już dzisiaj nie, ale wcześniej pastorzy mnie pytali, a ty się nie boisz, że ty ludzi pociągniesz w błąd? Że jak za tobą pójdą, za tym wszystkim, to jeszcze oni poupadają. A Duch Święty tutaj mówił, Artur, oni mają Ducha Świętego, wiesz? To dzieci. Wiesz, w błąd to można pociągnąć imbecyli za sobą. Wiecie, co ma w sobie każdy ustrój, gdzie chce się, a taki ustrój jak stalinowski czy hitlerowski. On ma to do siebie, żeby ludzi trzymać w bardzo niskiej świadomości w różnych rzeczach. Ale wiesz, jak uświadamiać ludzi, kształtujesz ludzi, to nie pociągniesz ludzi w błąd. A wiesz dlaczego? No bo się nie dadzą pociągnąć. Można idiotę pociągnąć w błąd, który jest niesamodzielny duchowo, niesamodzielny myślowo. Gromiłem to, odrzuciłem i nie przyjmowałem. Koryntian 1:20 jest napisane, bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim, czyli w Jezusie, znalazły swoje tak, dlatego też mówimy Amen. Zrozumiałem, że ta obietnica, jak i każda inna, jest stuprocentowo pewna, że jeżeli Bóg powiedział, że nawet gdybym upadł, to On mnie podniesie, to jest 100% pewności. Dlatego zacząłem odważnie realizować to, co we mnie powstawało. Rozumieć. Zauważcie, że cały czas towarzyszy jakaś forma ryzyka temu. Cały czas tu się ryzykuje. Cały czas. Ta strategia, ona zawiera w sobie ryzyko. Pewne napięcie zawiera w sobie. To nie jest strategia pod tytułem dla ciebie 7 kroków do osiągnięcia szczęścia. Nie. To jest ryzykowne. Cały czas. Szósta rzecz to jest to, że utworzyłem filtr.
przez który przepuszczałem to, co do mnie przychodziło. Zacząłem to przepuszczać przez prawdę i przez miłość, przez dwa elementy. Mój filtr, i to jest cały czas rzecz, która we mnie funkcjonuje, składa się z dwóch elementów. Jest to prawda i jest to miłość. Prawda. Oglądy i zachowania Jezusa, łaska, wymiana krzyżowa, ruch wiary, zasady duchowe i fundamentalne przestrzenie myślowe, które Bóg objawił na przestrzeni swoich dzieł. Od początku. To jest dla mnie prawda. Jeżeli do mojego życia, i to jest filtr, który ja wmodliłem w siebie, ja wmodliłem to. Ja przyszedłem do Boga i mówię: Panie Boże, ja ustanawiam taki filtr, że każda rzecz, która się będzie we mnie pojawiać, ona zostanie przez ten filtr przepuszczona. I kiedy we mnie coś powstaje, to przychodzi przez ten filtr. Na przykład przychodzi przez poglądy i zachowanie Jezusa. Jeżeli do mnie wchodzi coś, we mnie się tworzy coś, co jest sprzeczne z poglądami, zachowaniami Jezusa, prawda? Z gruntu to wykopuję od razu. Nie rozważam tego 5 minut. Na przykład przychodzi myśl, żeby się zemścić. Po prostu odegrać. Zareagować na przykład w sposób zgodny z tym, jak zareagował ktoś. Rozumiesz? No ja tego nie odkryłem na przykład u Jezusa nigdy. I taka rzecz natychmiast przechodzi przez ten filtr. Odpada. Na dzień dobry. Na przykład łaska. Kiedy przychodzi do mnie coś, co działa, mówi przeciwko łasce, że na coś muszę zasłużyć. Rozumiesz? Że muszę kogoś zadowolić, kogokolwiek. Natychmiast odrzucam to. Natychmiast. Łącznie z moją najbliższą rodziną. Przychodzi myśl, na przykład mówi: zrób to dla swojego dziecka. A więc zaraz. Ale to miałbym zrobić dla swojego dziecka, to jest w ogóle niezgodne z jakąś formułą Bożą. Czy zrobię to dla swojego dziecka? Nie, no skąd? Nie zrobię. Odrzucam. Wymiana krzyżowa. Jeżeli ktoś przychodzi i kolituje to z wymianą krzyżową, odrzucam. Odrzucam. Rozumiesz? Jeżeli rozpoznaję zasady duchowe i coś jest przeciwne tym zasadom, tak? Odrzucam. Ludzie mnie kochają. I na przykład dochodzi do pewnej konfrontacji w służbie, którą mam. I muszę zareagować w związku z osobą, która bardzo mi okazuje miłość. Łatwo mi przychodzi zareagowanie wobec osoby, która mi tak nie okazuje tej miłości. I przychodzi mi taka myśl: ona czy on tak bardzo cię kocha. Odpuść mu. Rozumiesz? Ale to niezgodne z zasadami Bożymi. Bóg nie ma względu na osobę. To, że ktoś uwalnia wobec ciebie większą formułę miłości, a ktoś nie uwalnia aż takiej formuły miłości, to na poziomie duchowym nie czyni różnicy między tymi ludźmi. Musisz być taki sam wobec tej osoby i wobec tamtej osoby. Tak jak z dziećmi naszymi. Rozumiesz? Taki sam. A więc to jest filtr. To mój filtr. Poglądy i zachowania Jezusa, łaska, wymiana krzyżowa, ruch wiary, zasady duchowe
i fundamentalne przestrzenie myślowe związane z tym, co Bóg robił na przestrzeni wieków. Bardzo ważną dla mnie rzeczą było ustawienie mojego myślenia. Ponieważ z czasem zauważyłem, że każda rzecz dzieje się na poziomie mojej duszy. Wszystko to, co nazywałem duchowymi przeżyciami, będzie to jest ciekawa rzecz, duchowe przeżycie. Wiecie, że nie istnieje takie połączenie w ogóle? Duchowe przeżycie. To jest absurd. Nie ma duchowych przeżyć. To w chrześcijaństwie takie coś jest. Mam duchowe przeżycie. Ja mówię, wiesz, tylko duch nie ma przeżyć. Duch nie przeżywa. No to przeżywa? Mówię, dusza przeżywa. Zawsze przeżywamy duszą. Zawsze. Wchodzisz w namaszczenie, masz taką ekscytację, takie podniesienie emocjonalne, mówisz, o, mówi, takie mam przeżycie duchowe. To nie jest przeżycie duchowe. To jest dusza. Po prostu otwierasz się bardziej i ona tak przeżywa. Bo w duchu nie ma takiej rzeczy. Po to mamy duszę, właśnie ona ma przeżywać. Filipian 4,8 jest napisane, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, tęsknotą, to jest godne pochwały. Czytałem to wielokrotnie, ale w pewnym momencie zacząłem bardzo poważnie do tego podchodzić. A przede wszystkim podkreśliłem w swojej Biblii słowo tylko. Myślcie tylko. Tylko. Nie też, nie przede wszystkim, nie najpierw, ale tylko o tych raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu elementach. Ja mówię, Chryste jedyny. Czyli moje myślenie musi się składać z ośmiu pieprzonych punktów. I nie mogę przejść dalej, jeżeli te rzeczy nie będą ułożone. Bo tylko na nich będzie się rozgrywało całe moje życie. Ty. Ja naprawdę poważnie do tego potrzebuję. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Mówię, Boże, kochany. Ja nie będę tłumaczył tych rzeczy. Popracujcie sobie na tym, co te słowa znaczą, jaki mają sens. Co to znaczy? Myślcie tylko o tym, co sprawiedliwe. Sprawiedliwe. Wiecie, że wymiana krzyżowa, tak? To jest symbol sprawiedliwości. I teraz myślcie o tym, co sprawiedliwe. Daję Ci taki prosty przykład, Ci Ola o tym mówiła. Sprawiedliwą rzeczą jest to, że Chrystus wziął na siebie wszystkie nasze choroby. Niesprawiedliwą rzeczą jest zaistnienie chorób tutaj na ziemi, łącznie ze wszystkimi odczuciami, które są. A więc jeżeli moja myśl zostanie zajęta na 1% jakąś formułą chorobową, którą odczuwam w ciele, to jestem w zwiedzeniu. I to naprawdę. Bańka. Nie mogę pomyśleć o tym, że jestem chory. Nie mogę pomyśleć o tym, że jestem słaby. Nie mogę pomyśleć o tym, że nie mam pieniędzy. Nie mogę pomyśleć o tym, że jestem głupi. Nie mogę pomyśleć o tym, że jestem brzydki. Nie mogę o tym myśleć! To jest zakaz pański! Nie mogę! No bo wszystko możesz. I tam cytuję po cichu. Mogę wszystko, ale patrzę, co jest pożyteczne. Pożyteczną rzeczą jest to, co mówi Filipian 4,8. Musiałem to zrobić ze swoją głową. Wiecie, ile mi to przysporzyło kłopotów w relacjach z ludźmi? Ludzie chcieli ze mną rozmawiać o różnych sprawach. Zagłębiać się ze mną. Tworzyć pewne interakcje. Porozmawiajmy. Ja mówię, o czym? No jak jest źle? Ja mówię, ale nie jest dobrze. Dobrze ci? No. Dlaczego ci dobrze? Ja mówię, nie wiem, tak z grubu. W ogóle z zasady. A co czujesz w związku z tym? Jakie to ma znaczenie? A to nie myślisz w ogóle o różnych takich sprawach? Nie, no nie myślę, bo mam obstane, żeby myśleć o tym, co sprawiedliwe. No to nie myślę. Jak to nie myślisz? No nie myślę. To co robisz z tamtymi myślami? Gromię je. Gromię je. Jak najgorszego czarta. Rozumiesz?
Nie pozwalam sobie na takie rzeczy. Nie pozwalam sobie. Moja strategia. Druga część filtru to była miłość. Miłości jest prościej. Bardzo prościej. Jest jedna rzecz, która dla mnie określa filtr miłości. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Nic więcej. Reszta nie ma znaczenia. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. I nie zła z punktu widzenia humanizmu, tylko z punktu widzenia Boga. Rozumiecie, co wychodzi? Jeżeli ja postępuję wobec drugiego człowieka w taki sposób, że nie wyrządzam mu tego, czego nie wyrządza mu Bóg, to jest dobrze. I koniec. I ja się nie muszę spinać, czy ja kocham. I nie muszę się modlić, Panie, więcej miłości, więcej miłości, więcej miłości. Nie, nie. Jak ktoś nie rozpoznaje, że go kocham, rozumiesz, to niech idzie ode mnie, jak to mówi moja żona, w pierogi. Po siódme, uznałem, że wewnętrzne przekonanie jest szczytową formą komunikacji między mną a Bogiem. Zacząłem unikać opinii i znowu pytać innych ludzi. Unikałem też rozpowiadania o moich wewnętrznych przeżyciach. Zrozumiałem, że mam mówić tylko i wyłącznie coś, takie elementy z mojego życia, które będą różnymi formami świadectw. Rozumiecie? Ja przestałem ludziom opisywać moje głębokie przeżycia wewnętrzne. Wiecie dlaczego? Bo one są niezrozumiałe. Zazwyczaj są niezrozumiałe. A jak próbujesz je ubrać w słowa i przekazać drugiemu człowiekowi, rozumiesz? To następuje w ogóle frustracja, bo on nie rozumie, co do niego mówisz. A ty byś nie rozumiał, co on do ciebie mówi. Jakimiś fragmentami się można dzielić. Rozumiesz? Informacjami proroczymi, objawieniami, ale zasadniczo całym kształtem przeżywalności duchowej nie podzielisz się z drugim człowiekiem. Bo to jest twoje osobiste, prywatne. Tam są nawet słowa, jak kiedyś Michał Dziecina mówił, takie słowo, które mówię do Boga, to jest takie moje słowo do Boga. Ja przestałem to robić. Ja zrozumiałem, że wewnętrzne przekonanie to jest szczyt objawienia. Szczyt objawienia. Szczyt. Ja w ogóle dziękuję Bogu, że ja dosyć szybko zacząłem tak się zmieniać, że nie zacząłem... Był taki moment, że też biegałem za prorokami i się tam ich pytałem w ogóle, co ci Pan mówi o mnie i w ogóle weź mnie poprowadź, gdzieś mnie zaprowadź. Dobrze, że oni mnie nie zaprowadzili, bo ja takie miał kłopoty z wychodzeniem teraz ze szoku. Ósma rzecz. List do Galacjan 6:5. Każdy własny ciężar poniesie. Na tej zasadzie zbudowałem odpowiedzialność za moje wewnętrzne przekonania. Każdy swój ciężar poniesie. Ja jestem gotowy do poniesienia mojego ciężaru. Jestem o czymś przekonany, wiem coś, idę, robię, działam i ponoszę konsekwencje. Rozumiesz? W związku z tym, że nie chodzę i się bez przerwy nie doradzam, ok? To nie mam na kogo zwalić. Nie mówię, powiedział mi tamten i to zrobiłem. Panie Boże, brat lider mi powiedział. Postąpiłem, jak brat lider mi powiedział, to jego wina, Panie. To nie moja, miej mnie za usprawiedliwionego. Nie mam Cię za usprawiedliwionego. Nie zwalaj winy na niego, bo zasada jest prosta, każdy swój ciężar poniesie. Ja niosę swój ciężar. Rozumiecie, o co chodzi? Każdy z nas ma ponieść swój ciężar. Nie szuka się partnerów do tego. Nawet jeżeli przyjmujesz szeroko pojęte doradztwo, to odpowiedzialność za decyzję należy do ciebie. Do ciebie. Do nikogo więcej. Dziewiąta rzecz.
List Jakuba 1:22. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Zacząłem rozumieć, że muszę wprowadzać w czyn wszystko to, co we mnie powstaje, inaczej te rzeczy nie będą funkcjonowały. W czyn. A więc odwaga nie tylko była na poziomie przyjmowania tego, że to jest od Boga, ale też tego, że to się wprowadza w czyn. A więc odważnie zacząłem wprowadzać w życie to, co już wiedziałem. Odważnie wprowadzać w życie. Odważnie. Znowu odważnie. I ostatnia rzecz, która we mnie powstała z Księgi Izajasza 52:2. Powstań, Branko Jeruzalemska, zdejmij ze swojej szyi okowy, wzięta do niewoli, córko syjońska. Ja w ogóle przestałem gloryfikować porażkę. Ja się w ogóle nie boję porażki. W ogóle. Ani w tym, co się dzieje we mnie w środku, ani w moich działaniach. Spieprzę coś? Rozumiesz? Co spieprzy? Tak jak ten Janik. Wierzę w miłosierdzie. Wierzę w miłosierdzie. Powiem ci coś. Nie stać cię na bycie ostrożnym. Nie stać cię na stanie w miejscu i zastanawianie się miesiącami i latami, czy dobrze wszystko masz poukładane. Rozumiesz, o co chodzi? I czy na pewno to wszystko jest od Boga. Wiesz dlaczego? Bo się zestarzejesz, rozumiesz, i umrzesz. Osiągnąwszy 30% tego, co Bóg ma zaplanowane dla twojego życia. Nie bój się porażki. Nie bój się. To tylko spowolnienie. Spowolnienie. Różne rzeczy nie wychodzą. Ile założyliśmy kościołów, które w połowie drogi wywaliły się. Ty. Od początku jechaliśmy, budowaliśmy, kształtowaliśmy, układaliśmy. Przy ciebie trochę podnieśli się, ustali w miejscu, że już w miarę, już dajemy radę. Wiecie? Już jest super, już nas diabeł nie leje, już jesteśmy zdrowi, już główne demony wypędzone, już się kasę umie zarabiać, już ludzie są wokoło, przy ciebie, my to lasiaki. Ja mówię, ale zawsze sami robiliście, a mamy inną koncepcję. I koniec, ma jaką koncepcję on ma inną. Ona mówię, okej, przychodziłem do Boga, mówię, Boże, no porażka. Porażka. Nie odczytałem w ogóle delikwenta prawidłowo. Ale co mnie to obchodzi? Czy to ma powodować, że nie idę dalej? Nie, idę dalej. Rozumiesz? Zrozumiałem, że kiedyś Jezus uzdrowił 10 trędowatych, jeden przez nie porozmawiać o tym później. Jeden powiedział, dziękuję w ogóle, że mnie uzdrowiłeś. A 10 poszło, 9. 90% poszło człowieku z prądem. Rozumiesz? Jedna perła przyszła, została. Ale Jezus się nie martwi. Nie, w ogóle wie. Jezusa nie przerażało to, że z jego 3,5-rocznej służby, tak, nazbierał 120 osób. Jego takie rzeczy nie przerażało. Dlaczego? Ktoś mówi, Jezus nie odnosił porażek. Ja mówię, to zależy z jakiego punktu widzenia się patrzy. Z Bożego oczywiście, że nie. Natomiast z ludzkiego jak najbardziej. Święty Paweł pod koniec swojego życia był zostawiony przez wszystkich, tak? I facet miał po ludzku odczucie porażki. Ale zobaczcie, jesteśmy tutaj dzięki świętemu Pawłowi. Rozumiecie? Ale facet tego nie widział. Dopiero on sobie poszedł do nieba i dopiero czujesz klimat, chodzi sobie Paweł w ogóle w niebie, wiesz, oczywiście już nie ma frustracji, już jest wszystko pięknie, tak? Jest zdziwiony, że w ogóle wiesz, że dobre miejsce tam ma w ogóle, wiesz, wszyscy go szanują, mówi w ogóle o co im chodzi, przecież ja w ogóle tak... I ty, i raptem, rok po roku,
I wiek po wieku niebo zaczyna się zapełniać kim? Ekipą Pawłową. I przychodzą, a Paweł patrzy, mówią, cześć Paweł. To dzięki Tobie tu jesteśmy. To dzięki Tobie. A skąd Wy jesteście? A my z Rosji, a my w ogóle z Ukrainy, a my z Ameryki. Paweł mówi, a co to jest Ameryka? Bo Paweł nie wiedział, co to jest Ameryka. Niektórzy myślą, że Paweł wiedział, co to Ameryka. Niestety jeszcze nie odkrył Ameryki. Wiecie? Więc Paweł w niebie dziwił się z tego, że powstały zbory amerykańskie. Rozumiesz? Porażka zupełnie inaczej wygląda z Bożej perspektywy, a z naszej. Nie wolno ci się bać, że popełnisz błąd. Nie wolno ci klęczeć godzinami i mówić, och, myślałem, że to będzie tak, myślałem, że to będzie tak. Wstań, uspokój się. Najbardziej to jest widoczne, jak się podejmie taką decyzję, w której emocje są zaangażowane, wiecie. Mąż, żona, przyjście, tu się pomyliłem, myślałem, że ona będzie moim mężem, myślałem, że ona będzie moją żoną. No to wstań. Dużo mężów, żon czeka. Idź do przodu, tam znajdź coś, wybierz. Rozumiesz, o co chodzi? Gdy się pomylisz w swoich przekonaniach wewnętrznych, nie ulegaj zniechęceniu. Ja zrozumiałem, że się uczę, zrozum, że się uczysz. Ja się zbierałem, wylizywałem rany, szedłem i koniec. W mojej drodze do wiedzenia zrozumiałem kilka kluczowych rzeczy. Po pierwsze, wiedzieć to moja rzecz. Wiedzieć to Twoja rzecz. Nie Boga. Nie obciążaj tym Boga. Ty masz wiedzieć. Nie wiesz? Masz problem. Wiedzieć to wszystko, co masz. Nic więcej nie masz. Tylko to, czego się dowiesz. Nic więcej nie masz. Po trzecie, wiedzieć to broń duchowa i budulec. Broń duchowa i budulec. Po czwarte, wiedzieć to coś, co jest bardzo indywidualne. Twoje indywidualne. Rozumiesz? Dowiedziałem się też, że odwaga to drzwi do objawienia. Ludzie nie przyjmują objawień, bo się boją. Rozumiecie, o co chodzi? Boją się. Boją się. Nie bój się. Nigdy się nie bój niczego. Jak się w ogóle będziesz bał czegoś, to od razu wiedz, że to jest diabeł. Jak się nawet będziesz bał pomylić, to wiedz, że to diabeł. Diabeł chce, żebyś się bał pomylić. Diabeł chce, żebyś tak mocno analizował wszystko. Lęk nie jest w sercu Boga. Rozumiesz, o co chodzi? Nie bój się. Nie bój się. I pamiętaj, że Bóg jest zawsze taki sam. Cały czas ten sam. Ja do tego doszedłem. To było na mojej drodze rozwoju. Bóg jest taki sam. Jego obietnice się liczą. Jego serce się nie zmieniło. Wiecie, to, co powstało we mnie, spowodowało pewność siebie, coraz rzadsze pomyłki i coraz większą skuteczność w życiu. Ta strategia, pewność siebie, coraz rzadsze pomyłki i coraz większa skuteczność w życiu. Stąd uważam, że warto z tej strategii brać przykład. Dlatego tak uważam. Tak to argumentuję. Rozumiecie? Mam taki w ogóle argument. Ujęło mnie to, co dzisiaj powiedział Julek. W ogóle pewność siebie. W ogóle, bo on mówi o pewności siebie. Pewność tym, kim jestem tutaj. Ja jestem bardzo pewny siebie. To graniczy z arogancją taką.
Ja nieraz mam zarzuty w ogóle, Cię nie liczysz z czymś, zdaniem, z tamtym. Ja mówię, Ty, ja wszystko słyszę, myślisz, że jestem głuchy, że się nie liczę ze zdaniami ludzi. Ja się liczę ze zdaniami ludzi, słucham, co ludzie mówią cały czas, chłonę. Tylko filtruję to, jak ktoś ładuje do mnie materiał lękowy, który chce mnie zatrzymać, chce mnie wprowadzić w pewne miejsce stagnacji, to dlaczego ja mam coś przyjmować od niego? On Cię kocha, ja mówię, ale chce mnie zniszczyć. Zniszczyć mnie chce. Zniszczyć. Ja mam to przyjąć? Albo ktoś mnie chce przekonać do czegoś, co jest niezgodne z zasadami Bożymi w imię czego? Przepraszam. Dlatego pewność siebie, ona graniczy z taką arogancją, z taką w ogóle, z takim indywidualizmem takim, rozumiesz, takim w ogóle czymś, co jest w ogóle też, wydaje się takie chore. Ale pewność siebie jest bardzo normalna, bo to jest właśnie to, że jestem w Chrystusie. Jestem tego pewny. Coraz rzadsze pomyłki, bo ja to czuję w życiu, widzę. Coraz mniej się mylę. W każdej dziedzinie. Coraz bardziej doskonałe się stają różne rzeczy. To nie znaczy, że nie ma tych pomyłek. Są w różnych dziedzinach dalej. Ale nie ciągną się, zmniejszają się, znikają. Wiesz, i jakość życia się podnosi. Nigdy nie miałem tak wysokiej jakości życia wewnętrznego i zewnętrznego. Słowo honoru. Nigdy nie byłem tak spokojny, nigdy nie byłem tak skoncentrowany, nigdy nie byłem tak pewny, w ogóle i wyluzowany. Nigdy. Naprawdę. Nigdy. Zachęcam Was do tego, żebyście po prostu wzięli z tego przykład. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się o ludzi. Ojcze, dziękuję Ci za te słowa. Dziękuję Ci, Ojcze, że te słowa, one wywierają wpływ. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że te słowa, one mocno zapadają w ludzi. Ojcze, dziękuję Ci, że Twój Święty Duch, On się po tym porusza. Dziękuję Ci, że zrozumienie ludzi wzrasta, że światło, ono jest coraz jaśniejsze w nich. Ojcze, ja modlę się, aby każdy człowiek w Kościele wiedział, aby wiedział wszystko. Ojcze, ja modlę się o to. Ojcze, ja modlę się, aby świadomość ludzi była coraz potężniejsza, aby nikt i nic nie był w stanie ich zaskoczyć. Ojcze, ja dziękuję Ci za ludzi. Dziękuję Ci za to, że oni nie będą się potykać. Że oni będą oglądać duchową rzeczywistość i rzeczywistość tą, która tutaj jest na ziemi, jak rentgenem, Ojcze. Że będą widzieć każdy diabelski zakus, plan i koncepcję i będą też coraz bardziej rozumieć Ciebie, jak Cię będziesz wybijał na naszych duszach. Amen.